Po prostu o nieruchomościach. Aneta Kuberska, witamy Was bardzo serdecznie. O komentarz dotyczący rynku mieszkaniowego w Polsce. Jak zawsze prosimy Katarzynę Kuniewicz, szefową badań rynku mieszkaniowego Oto Dom Analytics. Powoli zbliżamy się do końca października. Wrzesień przyniósł wzrost sprzedaży na rynku deweloperskim. Na 7 największych rynkach mieszkaniowych w Polsce sprzedało się ponad 3,5 tysiąca mieszkań. Czy ten trend w październiku został utrzymany? Te wyniki, które widzimy dzisiaj, mamy jeszcze kilka dni do końca października, wskazują na to, że rzeczywiście odwrócił się trend, mamy trend wzrostowy i że nie wrócimy do wyników wakacyjnych. I to określenie wakacyjnych powinniśmy rozumieć w dwojaki sposób. No, wakacyjne, bo mówimy o słabych wynikach z lipca i sierpnia, a jednocześnie wakacyjnych, bo popyt pojechał na wakacje. I dlatego w biurach sprzedaży było wówczas mniej osób. W konsekwencji ci klienci nie kupowali mieszkań. Ale tak jest co roku, że w wakacje jest zdecydowanie mniej sprzedawanych mieszkań w Polsce? Tak, bywało. I można było uznać ten wakacyjny okres za gorszy właśnie dlatego, że były wakacje, ale tę perspektywę zmienił nam poprzedni rok. Dlatego, że okres wakacyjny rok temu to był okres wzmożonego działania bezpiecznego kredytu 2%. Więc to, co się działo w wakacje, odczuwaliśmy jako gwałtowny spadek przy porównaniach, które się stosuje na rynku mieszkaniowym, czyli lipiec do lipca, sierpień do sierpnia. Dlatego tak bolesne były wakacje tego roku dla deweloperów, ponieważ to porównanie z wynikami sprzed roku wypadało bardzo niekorzystnie w 2024 roku. To przypomnij proszę, jak kształtowała się sprzedaż mieszkań w Polsce? Po korektach, których dokonujemy z powodu metodologii, ale również dlatego, że chcemy zadbać o to, by mieszkania nie były wielokrotnie liczone jako sprzedane, nawet dwu- albo trzykrotnie. Czyli jak wprowadzamy te korekty, to wiemy, że w lipcu sprzedało się 2600 mieszkań, w sierpniu 2500 mieszkań na tych 7 największych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Tymczasem we wrześniu 3,5 tysiąca mieszkań. Tak, to bardzo duży skok. Skok był bardzo znaczący, można powiedzieć szokujący, ale jednocześnie jak zliczyliśmy razem te 3 miesiące w kwartał, to okazało się, że trzeci kwartał sprzedażowo był porównywalny z kwartałem drugim. Stąd przypuszczenie, które mieliśmy, że ten dobry wynik wrześniowy jest efektem przesunięcia się popytu z lipca i sierpnia na wrzesień. No i przyszedł październik. No i jak właśnie wygląda październik na parę dni przed jego zakończeniem? No wygląda na to, że w październiku może się sprzedać 4000 mieszkań, czyli mamy wzrost. Jeśli te 4000 będą, to będziemy mieli taki wzrost 15% miesiąc do miesiąca. No i to już jest znaczące. Co na to deweloperzy? Wprowadzają na rynek nowe inwestycje, wprowadzają je do sprzedaży. Nie widzimy boomu, ale mieszkań we wprowadzonych projektach jest ponad 3800, co oznacza, że wprawdzie nie będziemy mieli skoku, jeśli chodzi o wprowadzenia, ale na razie ten wynik jest wyższy niż liczba sprzedanych mieszkań. W związku z tym mamy do czynienia z kolejnym miesiącem, w którym rośnie oferta. I dzisiaj widzimy ponad 53 tysiące mieszkań oferowanych przez deweloperów na największych rynkach. Skoro wspominałaś o czasie wakacyjnym i o tym, co działo się w lipcu i w sierpniu na rynku mieszkaniowym w Polsce, to poza tym spadkiem sprzedawanych mieszkań wydarzyła się co najmniej jeszcze jedna ważna rzecz, czyli z początkiem lipca kończył się okres przejściowy nowelizacji ustawy dotyczącej wprowadzenia deweloperskiego funduszu gwarancyjnego. Wytłumacz proszę naszym słuchaczom, czym jest deweloperski fundusz gwarancyjny. Okres przejściowy był okresem dwuletnim i co w związku z tym się zmieniło po jego zakończeniu? Deweloperski fundusz gwarancyjny został wprowadzony 1 lipca 2022 roku. Wraz z wejściem w życie tych przepisów uruchomiony został taki mechanizm dodatkowego ubezpieczenia w
wpłat, które dokonują nabywcy mieszkań na poczet budowanych przez deweloperów mieszkań, projekty których sprzedaż rozpoczęła się przed wejściem w życie tych przepisów, w tych projektach sprzedawane mieszkania nie były obejmowane tą składką, ale oczywiście były chronione poprzez tak zwaną ustawę deweloperską rachunkiem powierniczym specjalnym. Te mieszkania, które na rynku pierwotnym były sprzedawane w projektach, które weszły do sprzedaży po lipcu 2022, te mieszkania były ubezpieczane dodatkowo składkami. I teraz deweloperzy mieli 2 lata na to, żeby sprzedać mieszkania w projektach, których sprzedaż rozpoczęli przed lipcem 2022. Skończył się ten okres przejściowy 2 lipca 2024 roku. I to jest taka graniczna data, od której w zasadzie idziemy wprost do takiej sytuacji, w której każde mieszkanie kupione od dewelopera będzie ubezpieczone nie tylko rachunkiem powierniczym, ale również ubezpieczone w deweloperskim funduszu gwarancyjnym. To ma duże znaczenie. Dla klientów czy dla firm deweloperskich? Ono ma przede wszystkim znaczenie dla klientów. Wprawdzie mamy taką skłonność, żeby myśleć, że ten deweloperski fundusz gwarancyjny jest po to, żeby wypłacić pieniądze nabywcom, kiedy deweloper upadnie. To jest trochę takie myślenie o funduszu, jakby on był stworzony wyłącznie na katastrofy. A tak nie jest? Nie, on pełni inne funkcje i te funkcje ujawniły się już w ostatnich miesiącach tego roku, kiedy dokonano kilku wypłat z funduszu i wcale nie w związku z tym, że upadł jakiś deweloper. Powodem tych wypłat było niedotrzymanie przez dewelopera terminu przeniesienia własności mieszkania. Czyli deweloper określa w umowie deweloperskiej, kiedy przekaże własność mieszkania, które nabywa ten, kto kupuje od dewelopera, często na początkowej fazie budowy inwestycji. Jeżeli w określonej w umowie pomiędzy deweloperem i nabywcą dacie nie zostanie dokonane przekazanie mieszkania, przeniesienie własności, wówczas nabywca ma prawo wystąpić do dewelopera z żądaniem, by ten przeniósł na niego własność tego mieszkania w określonym czasie. I to jest naprawdę 120 dni na to, żeby to się wydarzyło. Jeśli nie następuje przeniesienie własności w tym czasie, wówczas nabywca może wnioskować do deweloperskiego funduszu gwarancyjnego o zwrot środków, które wpłacił deweloperowi. No i to jest najważniejsza funkcja. Kilka takich zwrotów nastąpiło bez upadku dewelopera. To jest najważniejsza funkcja deweloperskiego funduszu gwarancyjnego. Nabywca nie musi iść do sądu, żeby latami oczekiwać zwrotu środków. Teraz w jakim czasie następuje ten zwrot środków? Otóż przy wykorzystaniu pełnej procedury to jest pół roku. Ale może to nastąpić nawet w 4 miesiące. To daje nabywcy możliwość, żeby w ciągu 4 miesięcy odzyskał środki i następnie kupił mieszkanie, bądź gotowe od innego dewelopera, bądź na rynku wtórnym. I w tej chwili, od lipca tego roku, wszystkie nowo budowane mieszkania w Polsce objęte są deweloperskim funduszem gwarancyjnym. Wszystkie sprzedawane w takiej procedurze, w której zawarta jest umowa taka poprzedzająca przeniesienie własności. Bo jeżeli ktoś kupuje od dewelopera mieszkanie gotowe obecnie i natychmiast zawiera umowę z przeniesieniem własności, no to w zasadzie nie ma potrzeby go chronić, dlatego że on dokonuje tej wpłaty i natychmiast uzyskuje ten towar. Natomiast w sytuacji nawet zakupu gotowego mieszkania, ale z zawarciem pewnej umowy wcześniejszej, poprzedzającej przeniesienie własności, uruchamia się ubezpieczenie w deweloperskim funduszu gwarancyjnym.